Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Gothic. Przypominam, że Gomez wysłał nas na bagna, żebyśmy dowiedzieli się, co się dzieje w obozie. A stamtąd wysłali nas do starej kopalni po wydzielinę pełzaczy. Dzisiaj się przekonamy, jak nam pójdą potyczki z pełzaczami. Do tego nie mieszać. Czy oni będą chcieli z nami pogadać? Gorna Drag. Nie. Nie chcia... Nic ciekawego nie ma nam do przekazania. Pewnie masz rację. Możemy się udać bezpośrednio do kopalni. No i dobra, jesteśmy. Drake. Za Gomeza! Za Gomeza, przyjacielu. Do zobaczenia. Możesz mnie... Przy... Nie drzyj się. Siema, Sentino. Masz jakieś Za Gomeza! Masz jakieś bryłki? Mam tu wszystko. 107. O, dużo, niedużo, nie? Pozbędziemy się trochę badziewia w sumie. O, bardzo fajny łuk. Można by doładować tej zręczności, nie? Ze względu na to. Można by, czemu nie? Ale zaraz, zaraz, bo my już tutaj mamy 165. I co teraz? O, idealnie. Strażnik świątynny. Odpalę pochodnie. Bo jest tutaj dosyć ciemno. Pyk. I schodzimy sobie na dolne piętra. W poszukiwaniu pełzaczy. Kurde, trochę się cykam. Z drugiej strony no nie ma czego, to jest 10 poziom, nie? To tylko pełzacze, a nie śniący. Trzeba zawsze o tym pamiętać. Tu mamy Arona. Za Gomeza. Dobra, pij. Za Gome... Obudził się. I tak nic ciekawego nie miał do powiedzenia, nie? Słychać już pełzacze. Paskudne pełzacze. Okej, zeszliśmy jeszcze jedno piętro niżej. Tutaj mamy Jana. Ciekawe, czy on będzie miał nam coś do powiedzenia w sprawie naszego bieżącego zadania. Jan. Za Gomeza! Za Gomeza. Gdzieś tutaj musi być gniazdo pełzaczy. Założę się, że jest tu przynajmniej 100 gniazd. Słuchaj, muszę natychmiast iść do tego gniazda. Nie mam teraz na to czasu. Parę godzin temu zepsuł się nasz rozdrabniacz. Koło zębate pękło w drzazgi. Łopanie. Nie mam pojęcia, gdzie znajdę nowe. Przynieś mi koło zębate, wtedy zajmę się twoim problemem. A gdzie ja niby mam je znaleźć? Nie mam pojęcia. Jestem równie bezradny jak ty. W którymś z bocznych szybów stoi zepsuty rozdrabniacz. Może tam coś znajdziesz? Spoko. Rozejrzę się trochę po okolicy. Nie sprawiaj żadnych kłopotów. Co złego, to nie ja. Alberto? Za Gomeza! Alberto, Sentino? Jasne. Co tylko zechcesz. Jeśli masz dość rudy. Jakaś kopalnia raperów, nie? Kopalnia łaków. Mm. 38. 66. A w sumie czemu nie? To 75. Dobra. Biorę dwie strzały w rozliczeniu. Mamy deal. W którymś z bocznych szybów. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Zaraz się przekonamy, w którym. Musisz uważać na to się już więcej. Niech śnią.
To się chyba nigdy... Mam już dość tej paplaniny. No i co? Okej. O kurde, idą. Easy. One chyba niedowidzące, nie? Dobra, dawać kolejnego. No to teraz będziesz krążył na boki. Okej. Ej, to mój exp. Nie no, jest easy. Lepiej się do tego nie mieszać. To nie są trudni przeciwnicy. Piekielnik. Chłopiec uciekał tam, nie? Czyli tutaj wszystko, okej. Że to się skończyło już dawno temu. Nie, nie wszystko. Dobędę miecza. Szkoda, że nie mogę mieć pochodni ze sobą, nie? Kurde, to jaka dziura. No właśnie. O, pierścień. Ochrona przed ogniem 3. Jasne, czemu nie? Czyli to nie ta alejka, ale mogliśmy się sprawdzić z pełzaczami tutaj. Tu jakieś grzybki. Są złoża. Oczywiście. Kopaczy tutaj nie było ze względu na te pełzacze, nie? Zawsze to musisz uważać na to, co mówisz przy owcy. Okej, gra gitara. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Tam nas nic nie czeka. Zejdźmy sobie jeszcze niżej. Tylko, że nie bardzo wiem, którędy. Tam, dobra. Nie chciałbym. Mam już dość tej historii. Musi być jednak ziarno. Victory. Śmiesznie to wygląda, co? A wejdźmy sobie tutaj. To może nawet chodzi o to. Ile tu jest tych kluzaczy? Widzę dwa. Ej, nie, wiecie co? Ja sobie zapiszę tutaj. Nie ma głupich. A, pierdziele bez ich. Ty jesteś słodziak, nie? Dobra. Wnętrzności pełzacza. Krótsze ziele. Koło zębate. No jest. Fajna pochodnia. Odpalimy sobie kolejną, jaki problem? Myślicie, że tam będzie więcej? Podleczę się. Eliksir daje 50. Esencja daje 50. Wyciąg daje 70. Eliksir daje 100. Zostanę przy mięsie. Bezi to jest pasi brzuch, nie? Dobra, wystarczy tego. Nic tu nie ma. Jeno, krótsze ziele. Krótsze ziele, które to będzie? Krótsze ziele jest, mana 15. Ej, spoko. Do tego musimy nazbierać jak najwięcej.
Bardzo dobrze, postaram się zwracać uwagę na to. Podczas naszych wojaży tutaj w kopalni. Ale dobra, mamy te koło zębate. Wychodzimy na górę. Tam nie idziemy, bo wiemy, jak to się skończy. Schodzimy niżej. Ciekawe, ile tej wydzieliny trzeba zebrać, bo nikt jakoś nie uściślił tego, nie? Bezi, wyłaź z tekstury. Jesteśmy przy piecu. To teraz tak, tam chyba też będą pełzacze jeszcze. Chyba. Nie, chyba jednak nie. Tam jest przejście do gniazda. Czyli w drugą stronę będą. I tam jeszcze jest parę itemek do zebrania, nie? Kurde, jak oni tłuką tymi kilofami, masakra. Masz szczęście. Ta. Gdybym ci pokazał, gdzie raki zimują. Możesz mi opowiedzieć coś jeszcze o tych pełzaczach? Te bestie działają instynktownie. Próbują zabić wszystko, co nie jest pełzaczem. Wykorzystaj tę wiedzę w walce z tymi potworami. Ciekawe, w jaki sposób. Niech śniący Załóżmy, że na tę chwilę to jest nieważne. Ten jakiś pocharatany tam był, nie? No są, pełzacze są. Nie czaję, mam wrażenie, że ten gotik jakoś źle działa. Ale nie skupiajmy się na tym teraz. Czy coś tu leży? Nic tu nie ma. A tutaj po drabinie na górę co znajdę? Pewnie kolejną drabinę. I zaraz po niej jest jakaś półka skalna. Przekonajmy się na własne oczy. O, ale jest pierścień jakiś, nie? Pierścień. Bonus do zręczności 5. To jest nawet spoko. Dzięki temu mniej punktów zużyjemy. No powiem szczerze, założyłbym sobie go, tylko muszę zobaczyć, jakie mam pierścienie. Znaczy na tą chwilę to mogę trzymać te, co mam, bo... Bonus do siły 5, ochrona przed pociskami 5. Kurde, w sumie wiecie co? Bonus do zręczności. Kościany łuk. No nie mogę go używać, ale mamy tutaj jakiś kawaleryjski. Zawsze to odrobinę lepszy, nie? Okej. Nie pozostaje nic, tylko wrócić do Iana. W tej historii musi być jedna wziarka. Tak, to widzę, ale tu jest jeszcze odnoga. I co, tylko jeden taki zbłąkany. Ale dostał kryta, co? Nie, to nie koniec korytarza. No cześć. No i to jest pająk, a nie. Tak to powinno wyglądać. Pora na leczenie. Jedyny znany mi sposób to mięso, oczywiście.
fajnie. Można zapisać. I ruszamy w Odyseję. Napój, piekielnik, napój, krucze ziele, super. Łomotacz. Ej, łomotacz, jest lepsza broń. W końcu. I koniec, koniec korytarza, ale mamy lepszą broń. Słychać jakiegoś jeszcze. Słychać, ale nie widać, widocznie za ścianą. Trzymajmy się planu, wracamy do Iana. Ta, tu już nic nie ma. Czyli teraz tak. Tą rampą na górę. I co? To nie tu przecież. Nie, dobrze, dobrze. Absolutnie nie. Zaraz. No jesteśmy w tym korytarzu bocznym. Tutaj. No jasne, że tak. Tutaj i na górę. W tej historii musi być jednak ziarno prawdy. Odmeldujemy się z kołem zębatym i będziemy mogli otworzyć tą bramę tam. A ciekawe, czy będzie nam dane naklepać królową. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Będzie okazja się przekonać w tym odcinku, nie? Ian. Za Gomeza! Za Gomeza. Mam koło zębate. Dobra robota. Powinno działać. No, a teraz wróćmy do twojej sprawy. Szukasz gniazda pełzaczy. Znajdź Azgana i powiedz mu, żeby otworzył ci drzwi. Będziesz mógł rozejrzeć się po zamkniętych korytarzach. Powiedz mu, wszystko będzie w porządku. Po tym pozna, że to ja cię przysyłam. Nadal szukam gniazda pełzaczy. Mówiłem ci już. Okej. Okay. Rozejrzyj się, nie sprawi. Ten Grims tutaj ma jakieś pieniądze? Zagomy! Powodzenia. Nawzajem. Nie handluję w ogóle, okej. Okay. To co? Wracamy na dół. Takie tu mamy procedury, nie? Tego nie przeskoczymy w żaden sposób. Czy to jest... Czy to jest tutaj? Tak. Pewnie masz rację. Nie, nie, nie. W dzisiejszych... W tej historii musi być... Normalnie tam w głównym szybie. Ale to nie jest tutaj. To nie jest ta droga. Musimy zejść na dół. Myślałem, że to się skończyło już. To się chyba... Idziemy tędy, nie? W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. Strasznie tu jest ciemno, ale ja tego tak nie widzę. Na drugim monitorze na OBS-ie widzę, że jest normalnie czarno tutaj. Sorry, no pochodnia to jedyne, co mogę wam zapewnić. I tutaj, tak? Tak, tak, tak. Oczywiście, że tak. Boom. Czeka na nas Afgan, chciałem powiedzieć. Azgan. Afgan chyba na nas nie czeka, nie? Azgan. Za Gomeza! Gdzieś tutaj musi być gniazdo pełzaczy. Cała ta przeklęta góra jest jednym wielkim gniazdem pełzaczy. Zgadzam się. Dlaczego zamknięto ten szyb? Nieważne ile pełzaczy zabijaliśmy, kolejne zastępy wyrastały jak spod ziemi. Wygląda na to, że gdzieś w pobliżu jest ich gniazdo. Pozwól mi otworzyć drzwi. Nie, to przejście można otworzyć tylko za pozwoleniem Iliana. Bez tego nie ma o czym mówić. Azgan, możesz już otworzyć te drzwi. Mówiłem ci już, tylko jeśli Ian. Azgan, w
wszystko będzie w porządku. Pozdrowienia od Jana. Cóż, jeśli Jan bierze na siebie odpowiedzialność, ale tylko pod jednym warunkiem. A mianowicie? Jakim warunkiem? Sprowadź mi tu najpierw dwóch albo trzech strażników świątynnych. O. Nie chcę tu siedzieć sam, gdy cały szyb zaroi się od pełzaczy. Dobra. Ale oni będą kradli mi expa. Kurde, Azgan. A źle to rozgrywasz, chłopie, no. To jedni są tutaj na dole na pewno. Jedna grupka, nie? Gorna kosz. Wiem, gdzie znajduje się gniazdo pełzaczy. Zatem przyda ci się moja pomoc. Pójdę z tobą. Dawaj, ziomek. Dobrze. Spotkamy się przy wielkim przejściu. Fajnie. Ty idziesz ze mną? Gornawit. Potrzebuję twojej pomocy. Szukam wydzieliny. Pomożesz mi po otwarciu przejścia? Walka z pełzaczami to niebezpieczne zadanie. Przynieś mi napój uzdrawiający. Wtedy ci pomogę. Ale Maruda, masz. Proszę, może to ci pomoże. Dzięki. Możesz na mnie liczyć. Spotkamy się na dole u Azgana. Będę czekał. Przepuść! A on może być? Nie może być. Kurde, i teraz się wracać na górę. Pójdziemy, no. Jaki mamy wybór? Tutaj. No oni tu będą, nie? Jacyś tam. Musisz uważać na to, co mówisz przy obcych. Czyli kolejny level tutaj ładujemy. Potrzebuję twojej pomocy, wąsaczu. Szukam wydzieliny pełzaczy dla Kaloma. I chyba wiem już, gdzie znajduje się gniazdo tych drapieżców. Możemy na ciebie liczyć, kiedy już odblokujemy prowadzące do niego przejście? Gniazdo pełzaczy! Nareszcie! Mój miecz jest na twoje usługi! Fajnie. Gorna bar. Zatem idziemy. Na dół, i na dół, i na dół, i na górę. Tu, tu, tu. Wielka chwila się zbliża, nie? Popatrz. Co się patrzysz? A ci tu stoją z bronią. Piekielnik. Za Gomeza. Przygotowania skończone. Można już otworzyć te drzwi. Dobra, otwieramy szyb. Będzie niezły bal. O, będzie jazda. Przepuść. Dobra, chłopie, co ty, otwierasz to czy nie? Ja mam to zrobić? Jedziemy z tym. O kurde. Dobra. Trochę krótsza ta broń, nie? Nie strzelaj do nich. To mój exp. Kurde blade. Ale lipa. Ale normalnie przykrość mi sprawił, no. Ale oni na szczęście dalej nie idą, nie? Jest chwila, żeby się podleczyć. Okej, myślę, że możemy zapisać. Niech będzie piątka. I teraz, gdzie znajdziemy kolejne pełzacze? Już je widać. Ale wyłapał na gębę. Pierwszy strzał wszedł jak złoto. Ja nie czaję, czemu one są takie bierne, te potworki.
trochę inaczej zapamiętałem Gothica. Mnie tu nic nie atakuje, nie? Gdzie jest moja pochodnia? Znikła chyba już. Bierzemy kolejną. Nie wleziesz tu? To może tą rurą. Nie. A, tutaj, okej. Jeden. No i stoi, nie? Drugi. Przylec trzeci. Sorry, trochę się skaszlałem. O, zjechała pochodnia. Płonąca pochodnia, sztuk jeden. Zjemy ze trzy mięska. Okej. Okay. I teraz co? Są kolejne pełzacze. Fajna ściana, nie? Bardzo ładnie to wygląda. No i wskazuje nam kierunek, jakby nie patrzeć. Mhm. Dobra. Tu pod górkę coś będzie? A tu pod górkę nie będzie nic. Tak też myślałem. Jakieś kolorowe grzybki. Siup. Siup. Co to jest? Te czerwone żyły. No chodź, chodź. Kolejne dwa. Jest królowa. Okej, jak tu się sprawy mają? Okej, z łuku nie trafiam. Ona trochę mocno bije, nie? Podleczę się, jeszcze to zweryfikuję. Do pełna bezji. Zapiszmy sobie grę. Mogę podbiegać i odbiegać, nie? Nie, kurde, nie przebijam się. Jajo pełzacza, jajo pełzacza. I siup, wszystko. Ile tych jaj mamy? Siedem. Całkiem niezły wynik. Okej. Będziemy mogli tu wrócić raczej, nie? Myślę, że to przejście się nie zamknie. Dochodźmy teraz tędy. Co by urozmaicić podróż przez kopalnię. Powoli, powoli. Siup. Rewelacja. Okej, tu już nic na nas nie czeka.
Idę powiedzieć Asganowi, że... A nie mówiłem. Co to było? A, to chodzi o tą na suficie bryłę. Okej. Gornawi. Zbudź się! Ta, siemano. Znalazłem gniazdo królowej. Dziękuję ci w imieniu całego bractwa. Oby śniący nigdy nie odwrócił od ciebie swego przychylnego spojrzenia. Koniec. Niech nadejdzie. Gornakosz. Znalazłem gniazdo. Wspaniale! Wróć do obozu i wypełnij rozkaz do końca. Kor Kalom na pewno się niecierpliwi. Na pewno. Niech śniący. Gornabar. Zbudź się! Znalazłem gniazdo. Wykazałeś się odwagą i hartem ducha. Potrzebujemy ludzi takich jak ty. Koniec. Niech śniący zawsze będzie z tobą. No i fajnie, bardzo miło. Asgan? Za Gomeza. Pełzacze nie będą wam już zagrażały. To wspaniała wiadomość. Wyślę gońca do Torusa z dobrymi nowinami. Świetnie. Wracamy. Tędy na pewno nie. Jakoś tak tutaj, nie? Jeszcze z Janem sobie zagadamy. Kurde, powinni nas obsypać tutaj bryłkami. No szczególnie, że to kopalnia. To zróbmy sobie odrobinkę dłuższy odcinek dzisiaj. No, chciałbym, żeby ta chwała spłynęła na Beziego jeszcze w tym odcinku. Nie tu. Tutaj na górę. Tu już będzie Jan. Jan. Za Gomeza! Znalazłem gniazdo. No to nareszcie będziemy tu mieli chwilę spokoju. Bez obrazy. Dobra robota, chłopcze. Masz, weź tę skrzynkę piwa. Zasłużyłeś. Zajebista nagroda, nie? Rozejrzyj się trochę. Nie spra... Bez nadzieja. A wypchaj się. Ja tu załatwiam wasz największy problem, a ty tak. No ale mamy nową broń. Słuchajcie, tu dużo naprzód poszło dzisiaj. Dobra, wychodzimy z kopalni. To na pewno. Którędy teraz? Tutaj. Zjem kilka mięsek. Pałaszuj, Bezi, pałaszuj. Wyda. Tam jeszcze by mogło coś być, nie? Ale co możemy zrobić, jak nie olać to na ten moment? Strażnik świątynny, Sentino. No z tych dwóch to wolę Sentino jednak chyba. Hej! Nieźle sobie poradziłeś z tymi pełzaczami. Zasłużyłeś sobie na przyjęcie w poczet strażników. Idź do starego obozu i porozmawiaj z Torusem. Spoko. Do zobaczenia. O, jeszcze krótsze ziele. Miło. Czyżby awans się szykował bez jemu? Wychodzimy na powierzchnię. O, Janek i ryk. Lepiej się do tego. Gornadrak.
Mądrala! Zrobiłem to, czego wy nie zrobiliście, ale on o tym nie wie. Nie chcę o tym gadać. Okej. Kiedyś takie sprawy załatwiało. I oczywiście mamy noc. Dobra, wezmę te pochodnie. Czekaj, lepiej. Niektórzy nigdy się nie nauczą. Uciekamy do starego obozu. Przez ten oto straszny las. I już jest nasz pierwszy przeciwnik w tym lesie, nie? O! Pudło. Dobra. To był ścierwojad. Właśnie tam. Masz jeszcze zębacze do skasowania tutaj, nie? Co silniejsze, zębacz czy pełzacz? No trzy pełzacze na pewno silniejsze. Trzy zębacze na pewno silniejsze niż pełzacz. Nie no, słabiutkie one są, słuchajcie. Ale jak spadają więcej. Oj, biją mocniej. Kurwa. No ta. No to jeszcze raz. Dlaczego wszystkie trzy? Nie no, to jest do zrobienia na spokojnie. Że mi się Bezi tutaj nie pląta w teksturach tylko. Ej, Bezi! Łe. No dobra. Olewam te zębacze. Aż tak mi na tym nie zależy. Pal gumę. No dobra, ten się zawiesił. No złaś. O, wilk spadł na dół. No i okej. Ale gamoń. Połowę życia stracił. Jeszcze jeden zębacz nam ucieka, nie? Gdzieś w tym kierunku. Orkowe ziele. No te zębacze jakoś napierają jednak naprzód. Nie tak jak inne stworki. Tu nic nie ma już, okej. Lecimy do obozu. Jagody. Orkowe ziele. Orkowe ziele co daje? Zdrowie chyba, nie? Tak, bonus punkty życia 26. To nawet niezłe jest. O, mogę alt przytrzymać.
ale nieważne. Tu jeszcze jest kretoszczur. O, i piwo w beczce leżało. Rozbitej. Mamy połówkę kolejnego poziomu. Ale ten exp idzie jak szalony tutaj, nie? Wjeżdżamy do miasta. Do miasta. Do obozu. Hej, dobrze, że jesteś. Torus chce się z tobą widzieć. A czego chce? Sam ci powie w swoim czasie. Ba. Też chce się z nim widzieć. Ludzie zawsze gadają. To się chyba nikt... A Diego nie chce się ze mną widzieć? To się już więcej nie po... Myślałem, że to się skończyło już dawno temu. Właśnie, Ziv Viro. To nie było zbyt mądre. A ten dom co, niczy jest? Ludzie zawsze gadają. No jak tak? Jeśli myślisz, że... Niektórzy nigdy się nie nauczą. No. Pewnie masz rację. Nie chciałbym dzisiejszych czasach. Okej. Było już dawno temu. Znam już to. Może? Diego? Za, komy! Trzymaj się. A weźmy od niego 5 zręczności. Tak. Jeśli myślisz, że lepiej się do tego... Umiesz teraz? Wróć! Trzymaj się. Mamy już dość tej bablaniny. No i bronie. Długi łuk. Naprawdę długi, ogromny. Torus. Za Gomeza! Za Gomeza! Chciałeś mi coś powiedzieć? Tak. To, co pokazałeś w kopalni, świadczy nie tylko o twojej odwadze, ale również o niepospolitej sile i umiejętnościach. No nie? Chętnie bym cię widział w szeregach straży. Daję ci niepowtarzalną szansę. Co ty na to? Interesuje mnie ścieżka magii. W takim razie powinieneś porozmawiać z Koristo. To on uczył Miltena. Chyba nie powinno być żadnych przeciwwskazań. Ha. Zawsze możemy się cofnąć jeszcze, nie? W tej chwili. Nie, walimy do Koristo bezpośrednio. Słyszeliśmy o twoich dokonaniach w starej kopalni. Nasi górnicy nie muszą się już obawiać ataków ze strony pełzaczy. Wieści o tobie dotarły nawet do Koristo. Mistrz życzy sobie z tobą rozmawiać. Idź do niego natychmiast. Nie powinieneś wierzyć. Chciałbym zostać uczniem maga, tak jak ty. Koristo wybrał mnie, bo oddałem szczególne usługi potężnym magnatom. Jeśli naprawdę chcesz zostać jego uczniem, musisz wykazać się czymś niezwykłym. No i oczywiście musisz najpierw zostać przyjęty do starego obozu. Koristo niechętnie patrzy na ludzi z innych osiedli. Aha. Fajnie, że wy coś zrobiliście. Koristo. O, jesteś tu. Witaj. Siema. Od razu wiedziałem. Chciałbym przystąpić do magicznego kręgu. A więc chcesz zostać magiem z kręgu ognia? Aha. Wielu chciało należeć do naszego kręgu, ale przez te wszystkie lata przyjąłem tylko jednego ucznia. Wszyscy pozostali zawiedli. Twój duch jest dojrzały i gotów do próby. Zanim zostaniesz magiem, musisz pomyślnie przejść egzamin. Daj mi znać, kiedy będziesz gotów. Już. Dobrze. Służyłeś bractwu na bagnach, czyż nie? Tak. Jak ma na imię najwyższy z bogów? Beliar. Gomez. Jaka jest najważniejsza z cnót? Nie chciałbym być teraz w jego skórze. Pokora w obliczu magii? Udzieliłeś mądrych, przemyślanych odpowiedzi. Możesz zostać moim uczniem. Chodź za mną. Zaprowadzę cię do komnaty magii, gdzie złożysz starożytne ślubowanie. Będę tam pierwszy. O kurde, skąd was tyle? Zebraliśmy się tu dzisiaj, aby przyjąć do naszego grona nowego sługę ognia. Teraz złożysz przysięgę ognia. Przysięgam na wszechmocnych bogów. Przysięgam na wszechmocnych bogów,
Przysięgam na potęgę świętego ognia. Przysięgam na potęgę świętego ognia. Że ma wiedza i me czyny teraz i na wieki stanowić będą jedność z płomieniem. Że ma wiedza i me czyny teraz i na wieki stanowić będą jedność z płomieniem. Dopóki me ciało nie powróci do królestwa Beliara, gdy płomień mego życia wygaśnie. Dopóki me ciało nie powróci do królestwa Beliara, gdy płomień mego życia wygaśnie. Wygłaszając słowa przysięgi, zostałeś po wsze czasy związany ze świętym ogniem. Noś tę szatę na znak tego przymierza. Przyjmij tę runę jako znak przychylności Inosa, oby cię chroniła podczas marszu przez twą ścieżkę życia. Dzięki. Dla każdego magicznego kręgu powstała księga opisująca jego zasady. Powinieneś je uważnie przestudiować. Wiedza to potęga. Weź księgę pierwszego kręgu i przeczytaj ją uważnie. Zrozumiesz naturę ogień. Niech ogień rozświetla twe życie. Odsuń się. A jemu tak nie powiesz, co? Pałobita. Dobrze, kochani, ja dziękuję bardzo serdecznie za uwagę i do zobaczyska.